Witam serdecznie, Joanna Małolepsza-Mitko, jestem psychologiem transportu i chcę Ci dzisiaj opowiedzieć o moich doświadczeniach z wczorajszej hospitacji Beguda Tungstelle, czyli instytucji, gdzie się przystępuje do badania NPU. Ja miałam okazję być w Berlinie i obiecałam, że Ci tutaj zrelacjonuję, jak było i jakie są moje doświadczenia, odczucia i co, jak tam przebiegała ta wizyta. Może na początek Ci powiem, jak się tam znalazłam. Już to nie była pierwsza taka hospitacja tutaj w Berlinie, w berlińskim ośrodku, tylko trzecia, ale w tym ośrodku była już druga hospitacja. Pierwsza miała miejsce w 2022 roku i wczoraj była kolejna. I w związku z tym, że w tym roku otrzymam certyfikat psychologa transportu i jednym z takich wymogów formalnych jest właśnie wykazanie, że odbyło się kilka takich hospitacji. Czyli polega to na tym, że idę do tego ośrodka, wcześniej oczywiście umawiam sobie termin, i przyglądam się pracy psychologa, lekarza i w ogóle takiej całej organizacji, jak to tam się odbywa, jak długo się czeka na wyniki na przykład badania NPU. I o tym wszystkim Ci dzisiaj opowiem, o tych moich doświadczeniach. Co prawda zasada jest taka, dobra praktyka jest taka, że nieraz mi się pytacie, no ale gdzie najlepiej, do jakiego ośrodka się zapisać? No i tutaj nie ma takiej jednej reguły, bo to wszystko zależy też, gdzie mieszkasz. My możemy jakieś ośrodki polecić jak najbardziej, ale nie ma to jakiegoś większego sensu. Nie jest tak, że w jednym ośrodku łatwiej zdać, czy w drugim trudniej. Przynajmniej z naszych obserwacji, jak jesteś tutaj dobrze do badania przygotowany, no to zdasz, to jakby samo badanie NPU jest tylko formalnością, jeżeli jesteś dobrze przygotowany. Czyli u mnie to wyglądało tak, że poszłam na rozmowę z lekarzem najpierw. Panią doktor znam już od dłuższego czasu. Jak mamy jakieś pytania naszych klientów, to ja do niej po prostu dzwonię i ratuje mnie swoją fachową wiedzą i doświadczeniem. Na przykład dzisiaj też mieliśmy taką sytuację tutaj w gabinecie naszego klienta. Może nie będę teraz opowiadać, ale jak ta sprawa się zakończy, to na pewno też nagram na ten temat jakieś wideo, żebyście wiedzieli, z czym my się tutaj zmagamy na co dzień. No, czyli tak, rozmowa z lekarzem, to tam odbyły się trzy te rozmowy lekarskie, raczej badania lekarskie. To było bardzo szybkie badania. Dotyczyły właśnie klientów, którzy muszą do badania NPU przystąpić w związku z... to były Ferkers, takie reśli się anfragen, czyli tutaj NPU za wykroczenia drogowe. W tym przypadku... Na przykład, to miałam okazję uczestniczyć jakby w całym badaniu NPU, w sensie w badaniu lekarskim i w rozmowie z psychologiem tego samego klienta. I to badanie lekarskie było bardzo szybkie. To chyba trwało jakieś 5-10 minut. No i tutaj pani doktor pytała się, najpierw taki był szybki wywiad na podstawie też ankiety, którą klienci na początku badania NPU wypełniają. To jest taka część pisemna badania NPU. Na ten temat też nagrałam osobne wideo na kanale YouTube Małolepsza Praxis. I no właśnie, więc to badanie dotyczyło tego, czy klient choruje na jakieś choroby przewlekłe, czy zażywa leki, czy leczy się psychiatrycznie, czy leczył się, czy psychologicznie. No i potem pani doktor badała ciśnienie krwi, badała
koordynację, czyli klient musiał stać na jednej nodze, na jednej nodze, potem na drugiej nodze, później musiał przejść takim wężykiem jakby z zamkniętymi oczami i był taki test, że miał ręce rozłożone, zamknięte oczy i musiał po prostu dotykać na zmianę czubka swojego nosa, więc później jeszcze pani doktor badała narządy wewnętrzne tak ręcznie, manualnie, czy jak się to mówi. No. I to by było na tyle. To naprawdę było bardzo, bardzo szybko, sprawnie i każdy klient z tych akurat czterech klientów, gdzie ja też miałam okazję uczestniczyć w tym, w tych badaniach lekarskich, to wszystko przeszło pozytywnie. Jeżeli sprawa dotyczy alkoholu, narkotyków, to jest też pobierana często krew, próbka krwi na obecność substancji, no i trochę inne rzeczy są brane pod uwagę też. No. Później, po tych czterech tutaj tych spotkaniach klientów z lekarzem, po tych czterech badaniach lekarskich, tutaj miałam okazję również porozmawiać z jedną panią psycholog ze środka i z drugą panią psycholog. Ta druga miała bardzo duże doświadczenie i również trafiłam do niej na badanie MPU, właśnie do tego klienta, który wcześniej też miał badanie lekarskie. I tak krótko ci powiem, że sprawa dotyczyła pan w trakcie okresu próbnego, czyli w Niemczech jest tak, że jeżeli dokonasz jakichś wykroczeń niewielkich i no to masz tak zwany A-Verstoß albo są też B-Verstoß, takie wykroczenia łagodniejsze albo no bardziej takie bardziej poważne i tutaj bardzo łatwo też otrzymać skierowanie na badanie MPU, dużo łatwiej niż jak się jest po tym okresie próbnym, czyli ten okres próbny trwa 2 lata i no jak dopuścisz się jakichś wykroczeń w tym czasie, to on jest przedłużany o kolejne 2 lata, czyli trwa wtedy 4 lata. I to jest tak, że pan też dostał skierowanie na takie specjalne seminarium dla początkujących kierowców, ale on nie poszedł na to seminarium, dlatego uprawnienia do prowadzenia pojazdów zostały mu odebrane. I on, mimo odebranych tych uprawnień, przez kilka lat dalej kierował pojazdem, czyli dopuszczał się kolejnych czynów karalnych w Niemczech. Jazda bez uprawnień to jest przestępstwo. Więc w aktach było zanotowane, że 7 razy był zatrzymany bez prawa jazdy. W sensie za jazdę bez uprawnień był zatrzymany i notowany. 7 razy. Więc to tak w skrócie, ale no, jakby tak podsumowując tą rozmowę z psychologiem, no to takie moje wnioski są takie, że tutaj bardzo, znaczy pan do badania się nie przygotowywał nigdzie, w żadnym takim Beratungsstelle, w żadnej instytucji, tak jak my jesteśmy, u żadnego psychologa się nie przygotowywał. No i to było bardzo widać, raczej słychać. Pan się bardzo denerwował i mówił na początku nieprawdę, w sensie kłamał. Jakby mówił w ogóle inne rzeczy niż te, które są w aktach. I to jest taka podstawowa informacja. I w ogóle, jeżeli się przygotowujecie gdzieś do badania MPU, to podstawą dobrego przygotowania do badania jest analiza akt. Bo psycholog, zanim rozpocznie z wami rozmowę, on te akta czyta i wypisuje sobie najważniejsze informacje. Przynajmniej ta pani psycholog tak robiła, że miała taką ściągawkę z takimi najważniejszymi informacjami z akt. Konkretne daty i tak dalej. Daty wykroczenia, co się wydarzyło i tak dalej. I tutaj pan nie był przygotowany, w sensie on nawet tego nie wiedział. No i on powiedział, że tylko 3 razy jechał bez uprawnień. No więc to wszystko pani psycholog notowała. No i no wiadomo, że on znaczy, że no nie wiedział albo wiedział, ale nie powiedział prawdy. No i później się okazało na koniec, że
przyznał się, tak, że trudno mu jest mówić prawdę przed osobą obcą, no ponieważ miał różne takie trudne doświadczenia w dzieciństwie. Nie będę może tutaj teraz zdradzać tego, ale po prostu nie ufa, łamał te, notorycznie łamał te przepisy ruchu drogowego, czyli wiedział, że jazda bez uprawnień jest nielegalna, tak, bo dostawał za to różne konsekwencje, miał za to i mandaty płacił i tak dalej. Znaczy nie wiem, czy płacił, ale dostawał informację, że musi zapłacić. No i tu się okazało, i ja to tak zrozumiałam, że po prostu ten pan, jakby on nie miał, jakby nic w życiu nie było dla niego ważne, tylko on uznał, że no te zasady, przepisy ruchu drogowego są nieważne, dlatego on ustanawia swoje przepisy i chce szybko załatwić różne sprawy. Później się okazało, że no tam wdał się w jakieś nieodpowiednie towarzystwo, w jakąś działalność kryminalną. Jeden rok, ponad rok spędził w zakładzie karnym za różne takie sprawy związane z fałszerstwem. No i no jakby tutaj ważne było na badaniu MPU, psycholog chciał to zrozumieć, dlaczego on tak postępował. No i doszliśmy do tego, czyli pani psycholog i klient doszli do takiego wniosku, że właśnie pan miał no trudne to dzieciństwo, tak, i nie miał jakichś takich wzorów, plus ta działalność kryminalna, to był w takiej pętli, spirali, gdzie trudno z tego wyjść i dopuszczał się tych czynów, bo chciał szybko wszystko załatwić i jakby tutaj przepisy ruchu drogowego czy bezpieczeństwo w ogóle były, nie były żadnym, nie myślał w ogóle o tym. Więc tutaj ta refleksja była, można było to zrozumieć, ale to wszystko tak szło bardzo stopniowo i powoli. Ja Wam tutaj trochę tak przyspieszam tą całą historię, bo ta rozmowa trwała około godziny. Dlatego no mogę tak powiedzieć, że na początku pan nie mówił prawdy, ale potem to przez odpowiednie pytanie pani psycholog on zreflektował to, sam zaczął też rozumieć, dlaczego on się tak zachowywał. Widać było, że no nie miał wcześniej tej refleksji, nie przepracował tego z psychologiem i dlatego było mu trudno szybciej do tych wniosków dojść, ale bardzo się starał i mimo, że na początku sobie myślę, no nie ma, no bardzo trudno będzie mu zdać to badanie, to w efekcie końcowym tutaj pani psycholog stwierdziła, że lepiej jak odzyska te uprawnienia, ponieważ no jeżeli nie odzyska, no to nadal będzie robił to, czyli będzie mu bardzo trudno wrócić na te dobre tory. A tak to ma nadzieję, że może akurat ta spirala się zakończy, bo on też tam mówił, że poznał partnerkę, tak, że jest teraz szczęśliwy, spodziewa się dziecka i tak dalej. Więc tutaj jest taki pozytywny aspekt, że on bardzo, bardzo też potrzebuje tego prawa jazdy, żeby wykonywać dalej swoją pracę, żeby mógł zarabiać pieniądze. Więc sobie pomyślałam na końcu, no, że bardzo skomplikowana trochę ta sprawa, trudna i trudno jakąś takie opinię wydać. No, ale tak na końcu naprawdę było to całkiem pozytywne. Mimo wszystko, mimo braku przygotowania, mimo braku refleksji na początku i kłamstwa, tutaj pani psycholog no bardzo była wyrozumiała. Tak, bo to może nie każdy psycholog by też tak podszedł do tego, tak całościowo, bardzo całościowo. I no uważam, że super, że to się tak zakończyło. Pan uzyskał pozytywny wynik. Oczywiście to tak oficjalnie od razu nie było powiedziane, ale
No, ale była taka prognoza, tak? Że tam po prostu jeszcze pani psycholog musi ten raport do końca sporządzić i na wynik badania pan będzie musiał czekać 4 do 6 tygodni i w dwóch egzemplarzach będzie miał wysłane to pocztą do domu. Czy jak mi zabrano polskie prawo jazdy, też muszę zrobić MPU, czy jakieś badania w Polsce? Ale zabrano polskie prawo jazdy w Niemczech, tak? No to czy trzeba robić badanie MPU, czy nie, to zależy właśnie czego, dlaczego było zabrane to prawo jazdy, co było powodem i czy to jest Entziehung der Fahrerlaubnis, czyli czy uprawnienia są odebrane, czy jest Fahrverbot na 1 do 3 miesięcy, czy jest Entziehung minimum 6 miesięcy i co było powodem, bo samo odebranie uprawnień nie równa się badanie MPU. To, czy będzie badanie MPU, czy nie, jest rozpatrywane indywidualnie. My znamy się na tych przepisach niemieckiego prawa, czyli na przykład Fahrerlaubnis, Verordnung i tak dalej, więc my potrafimy określić, wiemy, kiedy to badanie MPU jest. Jeżeli nie wiemy, no to indywidualnie też wtedy urząd to o tym decyduje, ale też o tym Was informujemy. Więc tutaj potrzebowałabym więcej informacji, tak? Więc można do nas napisać na WhatsAppie i umówić się na pierwszą taką bezpłatną konsultację, która trwa około 30 minut. Teraz przygotowujemy też dla Państwa taką ankietę, właściwie taki krótki kwestionariusz, formularz, po to, żebyście wyrazili zgodę na to, że my zapisujemy sobie Państwa dane i że możemy się z Wami kontaktować. No, więc tutaj będę jeszcze nagrywać na ten temat, jak się dokładnie z nami kontaktować. Póki co najlepiej na WhatsAppie napisać i tam będziemy ten link wysyłać wkrótce i jak tą zgodę będziemy mieli, to oddzwaniamy i przeprowadzamy taką rozmowę wstępną, żeby określić co możemy zrobić albo jak możemy to zrobić, żeby jak najszybciej uprawnienia odzyskać albo nie utracić uprawnień. Tutaj są różne historie. Dobra. Ogólnie jaka atmosfera była w tym ośrodku, bo to też chciałabym pokrótce o tym opowiedzieć. Było parę osób, nie było jakoś tłoczno. Tam każdy jest umówiony na określoną godzinę, więc nie ma tak, że nie ma gdzie usiąść, więc masz miejsce, możesz spokojnie tutaj wypełnić formularz. Przychodzisz na badanie MPU, zgłaszasz się do sekretariatu i tam otrzymujesz taki formularz, gdzie jest bardzo dużo pytań, żeby zebrać jak najwięcej informacji o Tobie na temat Twojego wykształcenia, Twojego stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej. Jeżeli ten formularz wypełnisz, no to dalej w kolejności, w zależności od tego, czy jest wolny lekarz, czy jest wolna sala tam, gdzie jest komputer, czy wolny jest psycholog, no to taka kolejność jest Tobie przydzielana. Nie ma jakiegoś tam schematu, że najpierw idziesz do lekarza, potem do psychologa, potem robisz badania na komputerze. Tutaj ta kolejność jest przypadkowa i myślę, że to tak jest w większości tych ośrodków. No i klienci ogólnie byli, myślę, że taki spokój panował tam. Była harmonia, nie było jakiegoś takiego niepewności. Wszystko na przykład u lekarza bardzo sprawnie przechodziło. Dużo klientów też odmawia, nie przychodzi w dzień badania na badanie. Więc są różne luki takie. I może to też jest właśnie dzięki temu, też jest taka atmosfera, że jest ta przestrzeń taka na omówienie różnych rzeczy. Jak macie jakieś pytania, to też można tam zawsze jeszcze się zapytać, jak coś jest niepewne. Tam widziałam, że panie z sekretariatu podchodziły do klientów, podczas wypełniania wniosków się pytały, czy wszystko jest jasne, czy w czymś pomóc. Jeżeli jesteś na badaniu MPU i masz tłumacza, to no to ten tłumacz jest z Tobą podczas całej procedury,
czyli nawet przy wypełnianiu wniosku. Czyli wniosku, czyli tej pisemnej części badania MPU. No, to ja tam byłam może z 6 godzin, około 6 godzin. I bardzo chętnie wrócę. Tam też miałam okazję porozmawiać no, z nowym psychologiem, który niedawno tam wrócił po przerwie i się dowiedzieć też, jak to tam wszystko się odbywa i też jak długo się czeka na wyniki. Bo tutaj warto jest zawsze się pytać w instytucjach, jak długo się czeka na wynik badania MPU, jak długo się czeka na umówienie terminu, albo jak długo się czeka na analizę na próbkę włosa czy moczu. Więc to zawsze warto się o to zapytać, żeby nie być zaskoczonym, bo czasami ośrodki są bardziej przepełnione, jest więcej pracy, wtedy się ten czas oczekiwania wydłuża, a Wy też macie różne terminy na oddanie, tak zwane freeze, na oddanie tego gutachten, tak, do urzędu. Dlatego, że żeby nie było żadnych jakichś takich nieporozumień czy trudności, to Wy musicie zadbać o to, żeby przewidzieć, czy wyrobicie się, a czy trzeba na przykład zgłosić się do urzędu z prośbą o przedłużenie terminu oddania tego badania MPU. No, to tak w skrócie. Jak nie macie żadnych pytań, to dziękuję za dzisiaj i jak macie jakieś indywidualne pytania, bo wiem, że jest dużo osób, które no nie chcą tutaj na czacie się ujawniać, to zapraszam też do kontaktu indywidualnego. Też dzisiaj nagrałam Wam wideo na temat naszej klientki, która zdała badanie MPU. Wczoraj z nią rozmawiałam, bo chciała też osobiście podziękować telefonicznie i mówi, że no właśnie nie chce ujawniać swojej tożsamości, dlatego nie napisze nam takiej opinii w Google, we wizytówce Google, tylko napisała nam na WhatsAppie bardzo miłe takie słowa i ja to upubliczniłam bez podawania jej danych w dzisiejszym takim krótkim wideo tutaj na TikToku. I też tak można, i też to rozumiemy, że no są to dla Was niełatwe sprawy, mimo że jest pozytywny wynik, zmieniacie swoje życie, cieszycie się tym, co, jakie zmiany dokonaliście, to ta przeszłość często jest też, że chcecie po prostu o tym jak najszybciej często zapomnieć, a tym bardziej nie chcecie się ujawniać, bo też Wasi bliscy są w internecie i czy pracodawca i mogłoby to gdzieś wypłynąć i macie takie obawy, a są też osoby, które bardzo chętnie udzielają nam wywiadów, również uwidaczniając swój wizerunek, oczywiście za wcześniejszą zgodą. I mamy takie wywiady również na kanale YouTube Mało Lepsze Praxis, możesz sobie zobaczyć, jest kilka takich wywiadów, gdzie nasi klienci no, chcieli się podzielić z Wami tymi historiami, być może będzie to też dla Was fajna inspiracja. Dobrego dnia Wam życzę, dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.